Cześć, witam kolejny raz, Andrzej Wroński, Andrzej Kulik. Dzisiaj na treningu pokażemy technikę, kontynuację techniki rzut przez biodro, tylko że to nie będzie rzut klasyczny przez biodro, a biodro siadane lub niektórzy mówią uderzeniowe, zależy jak to jest wykonane. Czyli generalnie z tych samych pozycji chwytowych, czy to będzie ręka, przeważnie ręka z dołu lub taka z klamry, tak, że mam i teraz będzie to rzut. Ale pokażę to od początku, od normalnej, czyli cofnięty, czyli zobaczcie, łapy tak samo, mocno rękę za powyżej jego łokcia, pod pachą trzymam jego przedramię, ręka jest tutaj luźno stronę na głowie i teraz naciągam, tak jak wcześniej było, że wchodzę nogą tutaj do środeczka, to tego nie robię, tylko naciągam przeciwnika na siebie, widzicie, on jest pochylony i teraz się skręcam. Skręcam się tutaj, rękę mocno ciągnę, powolniowe, ale mogę też i dodać mocne uderzenie ręką tutaj w głowę. W głowę uderzam, skręcam się tutaj na palce prawej stopy, idę na kolano, ściągam go do dołu i jest powolniowe. Taka jest różnica. To wszystko musi iść bardzo dynamicznie i tak jak już powiedziałem, kiedy nie jest to uderzenie w głowę, to można nazwać to rzut biodrowy powaleniowy, ale można tutaj dołożyć element właśnie ten uderzeniowy w głowę, gdzie przy takim mocnym uderzeniu też może trochę zamrozić przeciwnika. Zobaczcie, trzymam, naciągam go na siebie, jestem w lekkim, delikatnym rozkroku, stoję na tej nodze i ściągam. Ręka tutaj, ściągam go tutaj do boku, ciągnie idzie i tak samo ta ręka uderza go w głowę, na kolano. Później możemy sobie przejść do bocznych. Zależy jak sobie pracuje się technikę. Jeszcze raz. Tu szybciej. Walka jest tutaj gdzieś. Walczymy. Naciągamy. Później się tutaj rękę pod łokieć podkładamy. Trzymamy. Czy przechodzimy już. Może zwolnionym, taki parę szczegółów. Wkładamy rękę, mocno trzymamy tutaj, nie trzymamy go tutaj za głowę mocno, tylko luźno, kładziemy sobie rękę na jego ramieniu i sobie walczymy, tak, bioderka mam cofnięte, żeby nie dać tutaj do przodu, bo w tym momencie od razu może was złapać w pas, złapnie w pas i na siebie naciąga, o i ja już teraz tutaj sobie lecę, także cały czas musimy do tyłu i co ważne, widzicie jak łokieć ma tutaj bardzo blisko na moich żebrach. Ja muszę ten łokieć pociągnąć do góry, na klatę i teraz naciągam go. Tak, żeby przeciwnik był na mnie, o tutaj na mnie wisiał. Widzicie? I cały czas pociągam tą rękę tutaj do góry. Żeby nie poniżej łokci, poniżej bioder, bo teraz bardzo łatwo może was tutaj na siebie dalej wciągnąć. O, jeszcze tutaj bardzo to jest takie bolesne, kiedy jego przedramię wbija się tutaj w nasze żebra. Pociągam tą rękę do góry. Naciągam. Nie trzymam go tu mocno za głowę, tylko luźno. Zaciągam i wącie. Wkręcam się, schodzę na kolano i ściągam go tutaj do dołu. I ręka nie pod głową, tylko tu. Po rzucie. O, teraz to mogę sobie złapać go za głowę. Czy tutaj złapać, tak? Nie ma znaczenia. Tak samo powiedziałem, tą technikę należy wykonywać na dwie strony, na prawą i na lewą. Jeszcze można, to było z tego trzymania właśnie ręka, głowa, ale można to też jeszcze, kiedy mam rękę sobie tutaj, widzicie, wykluczoną, czyli tutaj mam ręce opuszczone, gdzieś tak mnie łapie, próbuję złapać z ręką. Tak samo mogę zrobić z tego biodro, czyli widzicie, muszę tą nogę moją lewą cofnąć do tyłu, naciągnąć, moje teraz barki ponieść do góry. O, widzicie? Tutaj nie barki, tylko przepraszam, łokcie do góry. I tak samo, teraz jak wchodzę, to skręcam tutaj moje kolano, biodro się odkręca w lewą stronę i mój uchwyt się tutaj przerzuca. Słuchajcie, tu jest naciągnięty. Przerzucam uchwyt, tak i siadam. I ta ręka od razu tutaj, żeby nie trzymać pod tym, bo przy takiej szybkiej akcji może nas przeciągnąć na drugą stronę. A w momencie, kiedy wystawimy tą rękę, o, sobie pozycję stabilizujemy i wtedy możemy sobie przejść. Jeszcze raz,
kiedy nasz przeciwnik złapie tutaj rozejm. Jest to taka nasza pozycja, można powiedzieć, że już do lotu, tak, że będzie mnie rzucał. Ale z tego możemy próbować jeszcze wyjść, skontrować przeciwnika, łapiemy ręce do przodu, wypychamy, nie tak, że go dociągamy do siebie, tylko robimy sobie miejsce. Rozpychamy uchwyt, cofamy nogę, robię gerbiko plecami, ciągam go na siebie i jest to sobie. Patrzyłam i teraz przerzucam ten uchwyt troszeczkę tutaj pod siebie i siadam na kolano. No, były techniki z ataku, tu troszeczkę było też z kontry. Teraz też pokażę kontrę biodrem tym siadanym przy wykluczeniu spod rąk. Wyklucza mnie przeciwnik dwie ręce. O, teraz. I co z tego robię? Albo tutaj najprościej to mu ściągnąć. Ręce, uchwyt jest rozerwany. Ale nie zawsze nam się uda, bo przeciwnik jest mocny, ma długie ręce. Trudno. Zobaczcie, tak samo. Odchodzę. Nie mogę na do przeciwnika iść dalej tak biodrami do przodu, bo teraz nic tu nie zrobię. Zawsze muszę uciekać biodrami do tyłu, ręce. Widzicie, tutaj jest troszeczkę cofnę. I z tego tak samo tu podciągam rękę. Ta ręka, która jest tutaj z dołu, idzie na górę i uderza go tutaj w głowę. Uderza go w głowę, siad. I jest rzut przez biodro. O, dobrze, co ważne, ważne w tej kontrze. To co powiedziałem, nie można sobie stać biodrami blisko jego biodra, tylko muszę cofnąć. Czasami mnie tak mocno trzyma, że nie mogę się od niego oddalić, czy mogę sobie rękę położyć na jego biodrze i się tutaj, o, mogę się tutaj odsunąć. Noga jest z przodu, trzyma mnie tutaj wyżej, o teraz, widzicie, łapię za rękę, mocno za łokieć do góry, podciągam tą rękę, to co mówiliśmy i się skręcam. Ta ręka idzie, uderza go w głowę. Możemy też go uderzyć, to nie musi być tylko przełożenie i ściągnięcie, ale może to być uderzenie. Mocno uderzyć ręką w głowę. Znaczy, rozciągam go, biodra są daleko, mam miejsce, żeby wejść, skręcić się, skręcam się. I schodzę, nie wchodzę tutaj na niego, tylko od razu muszę zejść. Muszę zejść. I teraz mogę sobie dalej spać. Jak będę tutaj na nim, to teraz on go dociąga do siebie mocno i przeciąga mnie. O. I niestety, ale tą się przegrałem. Okej, okay. Ja myślę, że na dzisiaj starczy. Zapraszam na treningi. Powtarzanie wielokrotne doprowadzi was do mistrzostwa. Ja dziękuję za wspólny trening. Cześć. Cześć.